Witaj Piotrze. Cześć, Mateuszu. Jak tam Piotrze po Sylwestrze? Była pokuta? <grywia> sylwestra przespałem. Niech cię nawet sen nasz chwali. <grywia> Ale chciałbym rozpocząć nasz dzisiejszy odcinek od takiego połączenia poprzedniego i dzisiejszego. Sakramenty się łączą, oba są uzdrowienia. Mówiliśmy, że sakramenty mają ten wymiar kościelny, że to co się dzieje w sakramentach przekłada się na rzeczywistość kościoła, całej wspólnoty. O tym sakramencie chorych jeszcze będziemy dzisiaj mówić, ale chcę powiedzieć o przełożeniu sakramentu pokuty. Dostaliśmy świetny komentarz pod ostatnim filmikiem. Mężczyzna, który zaplanował sobie spowiedź, otrzymał od kogoś link do naszego filmiku, przesłuchał, mówi, że nie ma przypadków. Wiele lat nie był do spowiedzi, a ktoś mu nie wiedząc, podesłał ten filmik i napisał: Mówi tak, jestem już po spowiedzi. No jest rewelacyjnie. Znalazłem tę książeczkę, o której tam mówicie w tym filmiku. Czułem tę walkę aniołów ze złym duchem. I mówi tak: Ludzie, jest się o co bić, nie ma sensu żyć w brzydocie grzechu, i teraz Jezus jest moim ziomkiem. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Bardzo ważne świadectwo. Bo, bo często świadectwa dotyczą wielu innych rzeczy, albo takich nawróceń, które się dokonują, a nie, nie wprost samego sakramentu pokuty i pojednania tego, jak się ten sakrament przeżyło. Więc tym bardziej wartościowe dla, myślę, wszystkich słuchających. Bardzo dzięki. Jeśli po dzisiejszym odcinku ktoś będzie miał doświadczenie, Związane z tym sakramentem namaszczenia chorych. Też zapraszamy, żeby się podzielić. Niech wybrzmi ten wspólnotowy wymiar sakramentu tak, chorych. Tak, zwłaszcza, że sakrament chorych to jest trudny sakrament, o którym katechizm niewiele mówi. No właśnie, no to skoro taki trudno, to czemu tak niewiele? To po nie lepiej wyjaśniać. Bo myślę, że trudno jest krótko i zwięźle wyjaśnić całą złożoność i choroby w życiu człowieka, i cierpienia, które ta choroba niesie. I tego, w jaki sposób Bóg wchodzi w tą chorobę, w jaki sposób Bóg wchodzi w relacje z człowiekiem, i w końcu to, w jaki sposób dokonuje się to we wspólnocie kościoła, a potem właśnie w sakramencie namaszczenia chorych. Więc to jest taki temat bardzo bogaty, nie do wyczerpania na pewno. Jakbyśmy chcieli, bo próbowałem szczerze znaleźć gdzieś w historii tego, co czytałem już w swoim życiu. Tak. Jakieś takie świadectwo, ale takie bardziej związane może z takim przemyśleniem, poukładaniem, usystematyzowaniem podejścia do choroby. No i jedyna osoba, jaką znalazłem, to jest Ksiądz Tischner. O, to mocno. Ksiądz Tischner, którego my kojarzymy z solidarnością, z walką o godność człowieka, o wartość mało kto wierzy na początku swojej takiej kapłańskiej drogi, ale też filozoficznej. Prowadził na przykład pogadanki z osobami chorymi na białaczkę w Krakowie. Bardzo dużo czasu poświęcał na duszpasterstwo lekarzy, pielęgniarek. Był duszpasterzem wszystkich pielęgniarek Małopolski. Zasłynął, i to jest też ciekawe, to może jako taka ciekawostka, jego ostatnia konferencja przed zdiagnozowaniem u niego raka Krtani mhm. do wszystkich pielęgniarek i lekarzy w Małopolsce, tam w izbie lekarskiej dotyczyła y, choroby HIV, AIDS. Y, wtedy jeszcze w latach 70. temat bardzo trudny. Wielu lekarzy, tym bardziej pielęgniarek, bało się dotykać chorych, nie wiedziało jak do tego podejść, wszyscy tak, tak. się bali. I ksiądz Tischner wtedy pokazał tak naprawdę takie niesamowite podejście do człowieka chorego i do choroby, bo pokazał i powiedział, że to jest najbardziej perfidna z wszystkich chorób, jakie są na ziemi. Dlatego, że wiąże się z śmiertelnością człowieka, a dotyka człowieka w momencie, kiedy ten człowiek znajduje się w najbardziej intymnej sytuacji, kiedy ofiaruje cały siebie i jest najbardziej szczęśliwy. Hmm. To właśnie wtedy może go dopaść ta choroba, I, i to przekładał potem na to, jak do tej choroby podchodzić, jak do, podchodzić do chorego wtedy, jak w jaki sposób go prowadzić, ale też pokazywał chorym, na przykład, jak sobie radzić z chorobą. Gdyby na przykład ktoś do ciebie przyszedł kto przeżywa chorobę. Mhm. Mamy takie sytuacje i teraz co zrobić z tą chorobą? Bo mam wrażenie, że w ogóle doświadczenie choroby w naszym życiu, że choroba jest czymś perfidnym każda, bo w chorobie ktoś atakuje moją relację do Pana Boga. W chorobie mogę się oddalić od Boga. A sakrament namaszczenia chorych jest taką mocną nadzieją, takim lekarstwem, taką pomocą, że da się to poukładać. Dokładnie, to jeszcze jedna myśl, też z Tischnera. Jak porównał księdza i lekarza? O to ciekawe. No. Ksiądz walczy z szatanem w życiu duchowym człowieka, a lekarz walczy z szatanem w życiu cielesnym człowieka. Ciężkie do skomentowania, ale bardzo Prawdziwe. wymowne. I to się wiąże z tym, co teraz powiedziałeś, właśnie, że Prawdziwe. choroba to nie jest coś, co przynależy człowiekowi. No nie? To jest coś, co szatan wprowadził w nasz świat. Próbą takiego zrozumienia, albo inaczej ujęcia, całego tematu choroby w życiu człowieka i cierpienia, które ta choroba niesie, to jest z pewnością z jednej strony przemyślenia księdza Józefa Tischnera, z drugiej strony jego własne doświadczenia, kiedy kilkadziesiąt lat później choruje i to choruje na chorobę śmiertelną, na raka krtani. Z jednej strony próbował pokazać chorym, chorym na białaczkę, spotykając się z nimi, prowadząc pogadanki, jak można podejść do choroby, pokazując przede wszystkim, że to już są takie wytarte ścieżki, że człowiek nie jest tym sam i to nie jest tak, że jego tylko dopadła choroba, ale że ta choroba przez całą historię jest obecna w życiu człowieka i może się rozejrzeć i, i budować na przykład postawą innych, którzy przeżywają swoją chorobę. Tischner pokazywał takie trzy podejścia do choroby, które chyba znalazł, myślę, w literaturze, w, w całej historii. Jedna to taka heroiczna, że ludzie obok człowieka chorego czekają na jego heroizm w pokonaniu tej choroby, albo w podejściu przynajmniej do tej choroby. Druga to taka, że choroba z jednej strony człowieka może ograniczyć tak fizycznie w świecie, ale może go otworzyć na takie życie duchowe, a trzecia to biblijna, czyli taka, która często w Piśmie Świętym była rozumiana jako wina za grzech. Tischner tu od razu wskazuje, że to nie jest grzech taki osobisty, ale jak gdyby konsekwencja grzechu pierworodnego wpisanego w kondycję świata i od razu przechodzi do tego, że Jezus wchodząc czy też wprowadzając jak gdyby w świat człowieka Pana Boga tak cieleśnie przez wcielenie staje się kimś, kto zupełnie odwraca tą sytuację chorego, pokazując, że to jest droga zbawienia. I co ciekawe jeszcze, Ksiądz Tischner, jak został księdzem, to się bardzo bał chodzić do chorych. Czemu? Bo nigdy nie wiedział, co ma powiedzieć, jak się ma zachować, co będzie odpowiednim słowem, a co nie. I dopiero jeden moment w jego życiu otworzył go na to właśnie potem spotykanie się z chorymi takie już bardzo bezpośrednie. I to jest też ciekawostka, że Tischner towarzyszył przy śmierci Antoniemu Kępińskiemu. Jednemu z największych psychologów. I właśnie ten Kępiński, umierając, pokazał Tischnerowi, jak ma siedzieć z chorym, jak ma z nim przebywać, że czasem nie trzeba nic mówić, wystarczy, że się jest, że chory nie zawsze potrzebuje słowa, którego będzie pocieszać, ale obecność, to, że on przychodził, to, że się nie bał z nim być, to, że mu towarzyszył, Potem Tischnera otworzyło na takie właśnie zdolności, że potrafił siedzieć z chorymi na białaczkę i pogadanki urządzać o chorobie. To jest niezwykła przestrzeń działania tego sakramentu. Długo by można było mówić. I potem, kiedy już. to były lata 70., kiedy Tischner zachorował na raka Krtani. Kiedy się okazało, że to jest bardzo zaawansowane stadium raka Krtani, i kiedy leczenie tak naprawdę niewiele już mogło pomóc no to musiał się z tym zmierzyć. Mhm. Musiał zobaczyć, czy faktycznie on będzie w stanie spróbować którejś z tych metod poradzenia sobie z chorobą. No i wiele go to kosztowało. Sławne są takie słowa, które napisał na karteczce, kiedy już nie mógł mówić, że nie uszlachetnia. Tak, że cierpienie, choroba nie uszlachetnia. Że cierpienie, choroba nie uszlachetnia. Natomiast, kiedy zachorował, kiedy dowiedział się o chorobie, to robił wszystko, co mógł, żeby. Przeżywać czas jakby normalnie. I nawet jest takie coś, takie ujęcie Tischnera, że to nie choroba wzięła go w garść, tylko on wziął w garść chorobę, mhm. że próbował w taki sposób to przeżywać. Ale tak naprawdę, chyba to, co zostawił takiego najmądrzejszego w tym podejściu do człowieka cierpiącego chorego, to to, że to jest zawsze taki czas, kiedy człowiek może odkryć, że oprócz ciała ma duszę, ma ducha w sobie. I że czasem to jest potrzebny czas do tego, żeby wejść gdzieś w głąb siebie i zobaczyć tą duszę i zatroszczyć się o tą duszę, bo to jest coś, czego choroba tak naprawdę nie może dosięgnąć. To jest to miejsce, gdzie człowiek chory może odkryć dalej swoją wartość, jak mu ciało już odmawia posłuszeństwa, tak jak Tischnerowi odmówiło tego najcenniejszego daru, który miał, powiedzielibyśmy tak po ludzku, mówienia, no nie, głoszenia kazań, głoszenia wykładów, dzielenia się takim swoim, swoją wizją świata, więc... To bym chciał tak na początek zostawić, jako taką wizję właśnie tego, że wchodzimy w taki bardzo trudny temat. Nie chciałbym, żebyśmy mówili tylko o sakramencie, a nie powiedzieli, dlaczego jest taki ważny. No, katechizm to mówi dużo krócej i katechizm to mówi oczywiście w sposób taki naukowy, porównując, że w Starym Testamencie choroba faktycznie była rozumiana jako nawet czasami jakaś Boża kara. I potem nam przychodzi Księga Hioba, potem nam przychodzi to wytłumaczenie, że po prostu choroby na świecie są. Tak, jak fajnie powiedziałeś, że, że to z chorobą można się zmierzyć, że można ją zwyciężyć, można ją wziąć w garść. To potem przychodzi Nowy Testament i właśnie Jezus jest obrazem tego lekarza. No i ten sposób, w jaki Jezus przychodzi z tym leczeniem, to jest też taki związany z ciałem, no nie z ziemią. Bo ślina, no nie, której używa, błoto, to jest ciekawe, że wprowadza w to leczenie. Coś takiego namacalnego. No nie? To nie jest tylko słowo, które uleczy. I mam wrażenie, że Jezus nie skupia się na takim, że choroba to jest tylko odniesienie do rzeczywistości duchowej, że choroba wiąże się z jakimś tam grzechem, tylko Jezus konkretnie uzdrawiał ludzi z ich dolegliwości fizycznych tu na Ziemi. No I to jest problem, no nie? bo to masz dwie wizje leczenia: no nie? że z jednej strony leczy duszę, tak. ale z drugiej strony też. Leczył, leczył ciało, leczył z choroby. I bym tego nie nazywał problemem. To są po prostu te dwa wymiary tego sakramentu. Tam doczytałem, że nawet te słowa, które używa święty Jakub w tym liście swoim, że modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Te słowa ratunek i podźwignie są użyte w języku greckim i można je odnosić do rzeczywistości fizycznej, ziemskiej. Że faktycznie ktoś zostanie wyleczony z choroby, a można jej równocześnie odnosić do tej rzeczywistości takiej, że ktoś cię zbawi, że ktoś cię podźwignie do tego Królestwa Niebieskiego. To się uzupełnia, ale zawsze jest taki problem, jak się słucha tych historii o uzdrowieniach, które dokonywał Jezus. Czy nawet teraz w historii Kościoła, jak mamy takie historie o uzdrowieniu kogoś. Często wtedy, kiedy jest modlitwa, na przykład o beatyfikację jakiegoś człowieka, to prosimy o to, żeby kogoś uzdrowił, bo to potwierdza, że jest świętym. Dlaczego tylko niektórzy? No i tu mamy ten paradoks. Bo Jezus obiecał, że jak będziemy się modlić, to będą nam towarzyszyć znaki. Tak. I powiedział: nakładajcie ręce, uzdrawiajcie chorych, głoście Ewangelię. I gdzie to jest? No są msze o uzdrowienie bardzo popularne. Każda msza święta jest o uzdrowienie. Ale jakoś tak nie na wszystkich działa, nie zawsze działa. No to czemu? No właśnie. Bo no to jest problem, no nie? Jeżeli patrzymy z perspektywy, że Jezus jest lekarzem, to teraz pytanie, czy jeżeli On mówi, że będą się działy znaki, to znak to jest coś, co na coś wskazuje. To nie znaczy, że wszyscy będą uzdrowieni, tylko że to uzdrowienie, które w danym momencie kogoś dotknie, staje się znakiem na coś więcej, to co Ty powiedziałeś, na to duchowe uzdrowienie, na to, co ma prowadzić do zbawienia. Takie są też zarzuty czy historie mówiące, że Jezus przecież wszystkich nie uzdrowił. No tak, dokładnie, a mógł. A my z teologii wiemy i z katechizmu, że jak dzieje się cud uzdrowienia, coś niewytłumaczalnego, coś takiego wyjątkowego, to zawsze jest to dla czegoś, tak jak powiedziałeś, jest to po coś i my wiemy, że jest to dla zbudowania wiary, wspólnoty kościoła. Cuda są dla budowania kościoła. No, tam jest nawet katek, tak ciekawie podkreślił, to nie wiem, czy myślałeś kiedyś, udzielając namaszczenia chorych, że to się robi dla dobra Kościoła. No, teraz już to wiem. <laughs> teraz już to wiesz, no nie? Ale nie, nie, nie myśli się tak, no nie, że uzdrowienie chorych to jest sakrament, który jest dla dobra całej wspólnoty. W ogóle jak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na owoce sakramentu namaszczenia Zwróciłem, chorych. Tak, tak, tak. Tam nie ma uzdrowienia. Fizycznego. No. Mamy tak, zjednoczenie z męką Chrystusa. Dla własnego dobra i dobra całego Kościoła. Mamy pocieszenie, pokój, siłę. Dar Ducha Świętego. Przyjmowanie tych cierpień po chrześcijańsku. Przebaczenie grzechów też jest, jako jeden z owoców tego sakramentu. A mamy powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu. Jeśli to służy dobru duchowemu. Jest wpisane w inny owoc tak naprawdę, to, to uzdrowienie ciała. Bo tak myślałem, że no, nasza kondycja tutaj na ziemi nie jest naszym celem. Nasza kondycja na ziemi, nasze zdrowie nie wypełnia... Naszego powołania. Powołania, dokładnie. To jest bardzo ważne, bo to z tej perspektywy potem lepiej można zrozumieć całą tą chrześcijańską czy biblijną wizję w ogóle choroby, że to nie jest coś, co ogranicza człowieka, no nie? Albo inaczej, że człowiek nie jest ograniczony tylko do tego, że choroba go gdzieś ograniczyła w takim sensie bycia tutaj na Ziemi, tylko jest czymś więcej. To mi się podobało, co powiedziałeś o tej chorobie, że ona otwiera na coś więcej. W internecie są takie memy, że człowiek zdrowy pragnie tysiąca rzeczy. Człowiek chory pragnie tej jednej, pragnie zdrowia. Ale ten człowiek chory najczęściej zadaje sobie te pytania egzystencjalne zadaje sobie to pytanie no może czemu? Ale też, co mogę w tej sytuacji, jak no mogę to, się z tą sytuacją zmierzyć. To jest ciekawe, bo Tischner zalecał, żeby wtedy, kiedy dotyka człowieka choroba, w sposób szczególny, zwracać uwagę na wdzięczność, mm. szukać wdzięczności w swoim życiu. Ten człowiek chory może stać się czymś w rodzaju takiego blasku w świecie, pokazuje, co jest ważne, odkrywa, jakby przed innymi, nawet często zdrowymi. Takie coś, że może ich skłonić to do zatrzymania i do spojrzenia na tą duchową stronę, w ten głąb siebie. Sakrament, który my znamy dzisiaj, jeżeli ktoś miał okazję go przyjmować albo towarzyszyć jego udzielaniu, no to ma swoje korzenie. To miejsce w Piśmie Świętym w liście świętego Jakuba. Tam są te słowa, jeżeli choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów i modlitwa pełna wiary. To też jest warunek. Tak. Będzie dla chorego tam wsparciem, podcieszeniem, podniesieniem. No i towarzyszy temu sakramentowi tym słowom, namaszczanie olejem. W historii Dokładnie. bywało różnie. Na początku było tak, że po prostu namaszczano olejem i odmawiano jakieś modlitwy, one są zebrane w sakramentarzach. Potem była druga wersja, że Namaszczano olejem, niektóre miejsca na ciele, namaszczano tam, gdzie był ból. Była Czyli modlitwa miejsce chore. i namaszczanie miejsca chorego, a czasami namaszczano nawet w ośmiu, od siedem do ośmiu różnych miejscach. To jest ciekawe: oczy, uszy, nozdrza, usta, ręce, nogi, narządy rodne, pępek, lędźwia. I potem z czasem dopiero wypracowano taką praktykę, że namaszczano zmysły człowieka, oczy, uszy, nozdrza usta, ręce, stopy. I też towarzyszyła temu modlitwa. Bardzo cielesny sakrament. Przyjmowałeś już kiedyś na maszenie chorych? Nie. Ja przyjmowałem. Były właśnie rekolekcje w parafii. I wtedy, pamiętam, rekolekcjonista położył nacisk na tą duchową sferę, że jak tam grzechy ci ciążą, iść do sakramentu. I pamiętam, byłem wtedy w liceum jakiś czas rozeznawania powołania. Czyli bez w ogóle związku z jakąś taką cielesną chorobą? No? A to tak wolno? No, byłem. <głos》>, czyli można. Byłem. Dzisiaj namaszczenie mamy na czole i na rękach. I na dłoniach, tak. I na dłoniach. I towarzyszą temu namaszczaniu katechizm po raz kolejny cytuje słowa, które się wypowiada tak, przy tak, udzielaniu. Tak, dokładnie. Przez to święte namaszczenie, niech pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską ducha świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. I właśnie to wybawienie i podźwignięcie może być zarówno fizyczne a przede wszystkim jest duchowe. Jeżeli jest fizyczne, to tak naprawdę jako znak dla tego duchowego, no nie? że to się dzieje, że to jest coś, co się dokonuje wtedy w sakramencie namaszczenia chorych. I te ciekawostki. W VIII wieku zabroniono zabierać poświęconego oleju i komunii świętej przez ludzi świeckich do domu, żeby ją komunię udzielić chorym, a olejem właśnie tych chorych namaścić. Przed tym zabronieniem Chorzy sami namaszczali swoje chore miejsca. A bardzo często ten olej, ta oliwa, bo w tym czasie to było jedno z lekarstw oliwa, yy, służyła też, zdaje się, do dezynfekcji ran i ta oliwa no, była też spożywana. Potem właśnie w VIII wieku zostało to przedefiniowane. Że nie o to chodzi, bo to jest takie myślenie magiczne trochę wtedy. Że wypije eliksir i to mnie uzdrowi. I pojawia się wtedy ta praktyka, że to ksiądz przychodzi następuje proces rozumienia tego sakramentu w kościele, to się wiązało też z tym, że ksiądz przychodząc mógł wyspowiadać. A nie też z tym, że w ogóle, nawet jeżeli nie mógł wyspowiadać, bo przecież nad czasem się sakramentu chorych udziela osobie, która się nie może już wyspowiadać, tak, tak. że sam ten sakrament swoją mocą odpuszcza grzechy. Tak, i dlatego nie mógł tego sakramentu udzielać człowiek świecki. Do dzisiaj trwają prasy, czy jakieś namysły, czy jak oni mogliby ale jeżeli stoimy na straży tego, że sakrament chorych może odpuszczać grzechy, to diakon jeszcze nie ma udziału w tej władzy odpuszczania grzechów. Czyli zostaje biskup i prezbiter. Zostaje biskup i prezbiter. Ciekawostką dla mnie było też to, że my pamiętamy olej chorych, jest poświęcony Wielki Czwartek, a katechizm mówi, że to może być też olej poświęcony przez kapłana. W jakiejś wyjątkowej sytuacji. Chociaż ja się nigdy nie spotkałem z takim czymś, żeby ktoś powiedział, że... Olej chorych i Że nie mam oleju chorych przez, i, i, przez i ciągle księdza. musisz sam po poświęcić taki olej. Też z tym się nie spotkałem. No i doczytałem, że praktyka tego sakramentu, sakramentu namaszczenia chorych, to była zalecana. Nie była wymagana, była zalecana. Jak już ten duchowny czy ksiądz miał udzielić tego sakramentu, to udzielał tym, którzy o to poproszą. A prosili ci, którzy byli bardziej religijnie wyrobieni, wykształceni. Najczęściej byli to ludzie zamożni. To się też wiązało z tym, że ten ksiądz musiał dojechać do tego chorego. Jak dojechać, to potem księdzu trzeba było coś tamtego. No i nie był to aż tak powszechny sakrament. No, dzisiaj często jest udzielany w kościele. Są takie czasem dwa razy w roku. Msze święte, no i na które zaprasza się chorych i starszych parafian, i wtedy podczas Eucharystii się udziela tego sakramentu. I co ciekawe, katechizm na to właśnie zwraca uwagę, że to jest sakrament, który dobrze jest udzielać w takiej wspólnotowej, jakby sytuacji, że jest Eucharystia, jest sakrament chorych, jest potem komunia święta, może być poprzedzona sakramentem pokuty i pojednania, i wtedy to jest taka całość ale też chyba szczególną wartość mają te takie właśnie odwiedziny w domu dzisiaj. W wielu parafiach systematycznie księża chodzą i odwiedzają, udzielając komunii świętej i często też namaszczając, jeżeli jest taka potrzeba albo są wezwani do tego, żeby namaścić, a to się wiąże chyba z taką sytuacją rozumienia tego sakramentu jako ostatnie namaszczenie. No właśnie do tego zmierzałem. Nazwa tego sakramentu się zmieniała na przestrzeni wieków. Była nazywana święceniem śmierci to był sakrament który się otwierał na śmierć a że śmierć jest czymś złym to nadawano jej taki sakralny charakter przez to że po namaszczeniu już powinno być prawda to... śmierć jest dobra tak, po namaszczeniu śmierć jest dobra jeszcze z historii mówiono sakrament dopełnienia mówiliśmy że przy chrzcie jest namaszczanie przy bierzmowaniu jest namaszczanie i to było dopełnienie życia to było takie dopełnienie wszystkich sakramentów dopełnienie wszystkich darów na ziemi żebyś mógł zaraz przeskoczyć przez śmierć. Jeszcze nazywano sakramentem zmartwychwstania. Po przyjęciu tego sakramentu zmartwychwstawałeś, nie, wchodziłeś od razu w kontakt z Jezusem. Tam nie wiemy czy to zmartwychwstajesz w momencie śmierci czy nie, to że się nad tym zastanawiali, ale takie fajne, to ciekawe dla mnie. No i teraz się mówi, że to nie jest ostatni sakrament. Katechizm jeszcze podkreśla, że ostatnim powinna być Komunia Święta. Tak, to co mówiliśmy, że jest wiatyk, który my traktujemy jako tą ostatnią Komunię Świętą na drogę. Tak, jeśli sam chorego na to pozwala, no to powinna być ostatnia Komunia Święta. No, i teraz mówimy, że jest to sakrament chorych. Ważne, żeby wiedzieć, że można go przyjąć nie tylko będąc w sytuacji bliskiej śmierci, ale przeżywając różnego rodzaju choroby. Można przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Nie trzeba nawet mieć tych 60 lat czy więcej, tylko powiedzmy nawet w wieku 15, a jeśli choroba nam towarzyszy taka, którą ja bardzo przeżywam, chcę to moje cierpienie włączyć w cierpienie Chrystusa, można przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Jeszcze jest taka jedna sytuacja, kiedy można ten sakrament przyjąć, wtedy kiedy na przykład człowiek idzie na operację. O już się spotkałem z takimi sytuacjami, kiedy osoba prosi o to, żeby namaścić ją, bo idzie na operację. Więc, więc to też warto o tym wiedzieć, że wtedy można przyjść do księdza i poprosić go o udzielenie sakramentu chorych, i to też ma wesprzeć tą trudną sytuację. I myślę, że taka fantastyczna rzecz, jaką Sobór Watykański II wprowadził w praktykę tego sakramentu, to jest, byśmy o tym troszkę wspominali, duszpasterstwo chorych. Tego nie było wcześniej. Teraz ten sakrament nie jest jednorazowym aktem. Ten sakrament, powiedzmy, ktoś przyjmuje sakrament na maszynie chorych co pół roku, ale oprócz tego jest spotkanie, są odwiedziny, przychodzi ksiądz z Komunią Świętą. Jest spowiedź święta. Jest spowiedź, jest jakieś kierownictwo. W tym duszpasterstwie chorych pomagają oczywiście diakoni czy szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, którzy przychodzą, odwiedzają chorych. Wcześniej tego nie było, to był jednorazowy sakrament. No i tak jak wspominałeś, te spotkania w kościołach. Czy przy okazji misji, czy przy okazji rekolekcji, czy przy okazji Dnia Chorego i to spojrzenie, że nie jestem z tym sam? To jest bardzo ważne, bo ten sakrament pana Maszyny Chorych ma właśnie to pokazać: że nie tylko nawet Bóg jest z tym wszystkim, bo wiadomo, że to jest sakrament, który przede wszystkim przynosi tą nadzieję od pana Boga, ale że jest w tym cała wspólnota kościoła i że ten chory, który przeżywa swoją chorobę, przeżywa cierpienie, przez to włączenie się, co jest jednym z owoców, w mękę Chrystusa, staje się kimś, kto może wypraszać łaski. Mamy zresztą takie piękne świadectwa świętych, którzy w swojej chorobie wypraszali łaskę, zbawienia, najczęściej dla na przykład grzeszników albo dla ludzi niewierzących. To była pierwsza rzecz, jaką sobie wypisałem przy przygotowywaniu do tego podcastu, że z jednej strony to jest działanie Jezusa w tym sakramencie, on może podźwignąć, zbawić, a z drugiej strony to jest działanie ludzkie, że to ludzie... Mogą ofiarować ten swój ból, swoje przemyślenia, swoje modlitwy, swoje cierpienia za Kościół. No, jest to na pewno jakiś sakrament, który można by było sprowadzić do takiego słowa jak nadzieja. Bo jak się kogoś poddźwiga, jak się komuś otwiera drogę, jak się komuś daje perspektywę, która go prowadzi dalej, no to to jest takie bardzo pełne nadziei. Ciekawe, dlaczego tak tego na Soborze nie nazwali, sakrament nadziei. Ładnie by miał. Boże, dlatego nazwali sakrament chory, że to ten chory jest podmiotem tego sakramentu i ta modlitwa pełna wiary. To tak fajnie mówią, że on dobrze by było, gdyby cechowała tego, który przyjmuje ten sakrament. Modlitwa pełna ufności, pełna wiary. Panie Boże, działaj co chcesz. Jestem gotowy nawet na cud. Dobry koniec. Jesteś gotowy na cud? Zawsze. Następnym cudem będzie następny odcinek. <laughs>